Dzień dobry w kolejnym dniu naszych wypraw po Szczecinie. Dzisiaj odbędziemy krótką wycieczkę w rejonach Placu Grunwaldzkiego. Jestem w tej chwili na Placu Grunwaldzkim. Jest 8 stycznia 2024. Piękna zima. Minus 5. Oczywiście minus to jest oznaka niezbyt przyjemnego mroziku. Słoneczko. No i powiemy sobie troszeczkę o Placu Grunwaldzkim. Przede wszystkim Plac Grunwaldzki został nieco zniszczony w czasie II wojny światowej. I dwie kamienice, które były właśnie tutaj na miejscu tych pudełek, one zniknęły. Te pudełka zostały wybudowane po 1945. No, ale na szczęście to były tylko dwie kamienice, które... No, cały tutaj kwartał, prawda, został tam uszkodzony w rejonie szkoły numer 64. Natomiast pozostałe kamienice jakoś przetrwały. Z lepszym lub gorszym skutkiem. W każdym razie Plac Grunwaldzki jest, no, chyba najpiękniejszym placem w Szczecinie. Ośmiogwiaździsty, czyli wychodzi z niego 8 ulic. Przejdziemy sobie trochę w kółko, poopowiadamy o historii tego placu. Kiedyś był tu teren wojskowy, za czasów niemieckich, kiedy Szczecin należał do Niemców. Był to teren wojskowy i władze miasta chciały rozbudować nieco Szczecin, no ale nie dostały zgody. No i musieli czekać około 10 lat, żeby się wszystko pozmieniało. No i do taką zgodę dostali około 1870 roku. I wtedy ten plac powstał. Nie pamiętam pierwszej nazwy niemieckiej, natomiast plac był znany w Szczecinie przed wojną pod nazwą Kaiser Wilhelm Platz. Proszę bardzo. Ci, szanowni towarzysze, myślą, że mam coś do jedzenia, a ja nic do jedzenia nie mam. Dziękuję po prostu za towarzystwo. Och, ale fajnie latałem. Ojej, ojej, ojej. No bo jest atrakcja. No jest atrakcja, nie. Jest atrakcja. Nie, panowie, nie, nic nie ma. Tak, Kaiser Wilhelm Platz. Przetrwał oczywiście zgodnie z tą nazwą do 1945 roku. No i wtedy jego nazwa została zmieniona. Tutaj sobie zrobimy mały view na przystanek tramwajowy. Kiedyś był bardziej na środku, później przesunęli bardziej w bok. Chyba ta wersja jest lepsza obecna. No i Plac Grunwaldzki został nazwany Grunwaldzkim na cześć, no jak się domyślacie, bitwy pod Grunwaldem. Nazwał ten plac sam pierwszy prezydent Szczecina Piotr Zaremba i to było w 1945 w lipcu, no dokładnie 15 lipca. Mamy rzeźbę, od tyłu zaszedłem, niepotrzebnie. Rzeźbę. No tak, ale akurat nie jestem przygotowany, nie powiem wam, co to jest za rzeźba. Przejdziemy. O, tu będzie trzeba zrobić skok przez barierkę, żeby przejść do środka tego placu. No, plac wygląda genialnie po prostu wiosną, latem. Chociaż w tej chwili, jak nie ma na drzewach liści, można tą architekturę bardziej dostrzec, tak? Nie jest zasłonięta liśćmi. No te kamienice dosyć fajnie wyglądają. My zmierzamy do środka placu. Musimy uważać, żeby nas tramwaj tutaj nie potrącił, jedący na ulicę Turkusową. Ale teraz... Masa kwiatów jest tutaj. Te drzewka piękne są w maju. Może kiedyś będziemy mieli okazję to
mieli to zobaczyć. Idziemy sobie. O, jeszcze mamy tutaj mały lok, zrobiły na ogłoszenia Teatru Polskiego. Teatr Polski, Jacek Piotrowski, Dorota Chrulska, lubię teatr. Michał Janicki, akurat znam pana Michała osobiście. No i mamy aktorzy Teatru Polskiego. No i teraz niestety pod słońce, dlatego skieruję kamerę bardziej w bok. Będziemy szli... Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że po II wojnie światowej właśnie rejon Placu Grunwaldzkiego był najszybciej zasiedlonym przez ludność polską miejscem w Szczecinie. Tutaj jakoś sobie wszyscy upodobali w tym miejscu. No, jedziemy szybko, żeby nas Lexus tutaj nie trzepnął. No i teraz pytacie, gdzie się zamierzam teraz, gdzie zamierzam skierować swoje kroki. No, pójdziemy w kierunku ulicą Rajskiego, w kierunku placu Zamenhofa. No i parę ciekawostek o ulicy Rajskiego. Zawsze się nazywała Rajskiego. W czasach niemieckich akurat tą nazwę pamiętam. Nazywała się Kronenprinzstraße. I ulica ta jest również przedłużona po drugiej stronie Placu Grunwaldzkiego, tak? A w czasach szczęśliwości socjalistycznej nazywała się ulicą Świerczewskiego. Pan Świerczewski to był taki generał, który walczył w Bieszczadach. Na jego cześć nazwano tą ulicę, no ale później okazało się, że gość był niezbyt poprawny politycznie i zmieniono na również militarystę. Czy militarysta, no przedstawiciela po prostu armii pana Rajskiego. Te kamienice tutaj dosyć... Niektóre są już wyremontowane, na przykład ta żółta, prawda, i ta biała. Natomiast jeszcze na przykład ta w środku nie. Myślę, że ten proces odnawiania tych kamienic będzie postępował, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie są plany miasta w stosunku do tych kamienic. 20-30 lat temu mieszkało tutaj dużo Cyganów. To tak można? Bo RODO chyba, nie? No RODO, no nie, RODO nie. A co ja miałem powiedzieć? No miałem powiedzieć, że tu mieszkało dużo Cyganów. Miałem tutaj jednego kolegę, który chodziłem do podstawówki, który też był Cyganem. Nie lubię nazwy Romowie, to jakoś mi to gorzej brzmi. No i tutaj rzeczywiście, nie wiem czy teraz też ta ludność cygańska tutaj mieszka. Trudno mi powiedzieć. Ale kiedyś rzeczywiście tutaj sporo, szczególnie chyba ta część była zasiedlona. Pamiętam taką historię też, kiedy filmowałem kiedyś chrzest cygański. Bo była dobrych parę lat temu. Na zlecenie oczywiście tutaj szczecińskich, no takich wysoko postawionych dosyć osób ze społeczności cygańskiej. No i byłem naprawdę tam zaskoczony. To była duża impreza, nawet trochę międzynarodowa, bo chyba był to chrzciny króla Cyganów. No i byłem zaskoczony znakomitą organizacją tej imprezy. Świetnie sobie dawali radę z utrzymywaniem porządku. Także wszelkiego rodzaju opinie na ten temat, że to są coś słabo zorganizowani ludzie, to absolutnie nieprawdziwe były. I zbliżamy się do
placu Zamenhofa. No, to bardzo ciekawy osobnik, pan Ludwik Zamenhof. Parę słów trzeba będzie o nim powiedzieć. Urodził się w Białymstoku w XIX wieku, więcej w połowie XIX wieku. I miał jako dziecko już, miał taki pomysł, że ludzie kłócą się między sobą, czy są między nimi różnego rodzaju nieporozumienia ze względu na to, że nie mogą się porozumieć w jednym języku. To jest ciekawa koncepcja. W wieku 10 lat nawet napisał jakąś sztukę czy książkę, nie pamiętam tytułu, i właśnie opisał tą niemożliwość porozumienia się między ludźmi. No i jak jeszcze nie wiecie, to Ludwik Zamenhof jest twórcą języka Esperanto, który w jego zamyśle miał być językiem, łatwym językiem, którego mogą się wszyscy nauczyć i wtedy nikt nie będzie się kłócił, bo wszyscy będą mogli się doskonale porozumieć. No, sami ocencie, czy ta koncepcja jest słuszna. Moim zdaniem trochę jej brakuje. No ale cóż, no ale język stworzył. Pochodził on z rodziny żydowskiej. Jego pierwszym językiem był jidysz. Był w ogóle okulistą. Studiował w Rosji. Pracował w Polsce, w Wiedniu, w Austrii. Znał sporo języków. Rzeczywiście był fachowcem, lingwistą. No i miał kompetencje do opracowania takiego języka. Niewątpliwie te kompetencje posiadał. Kilka razy był również nominowany do Nagrody Nobla, której jednak chyba nie dostał nigdy. Będąc w Odessie, natknąłem się na pomnik Ludwika Zamenhofa. No i wtedy byłem bardzo zadowolony, bo mówię, o, jakiś pomnik Polaka jest tutaj w Odessie. No, ale to niestety tak do końca nie jest, bo jednak w Odessie Ludwik Zamenhof był uważany za Żyda, a nie Polaka. Mimo że był oczywiście obywatelem polskim, już urodził się w Białymstoku, to jednak on był uważany za Żyda. Przejdziemy sobie. No, na placu Zamenhofa, jak pewnie widzicie, jest sporo jadłodajni. Ziemniaki Spółka, Royal Kebab, pisane przez P. Pizza Napolitana, Chinatown, no z wyjątkiem Olimpii. Olimpia, wsparcie dla sportowców, to chyba są jakieś odżywki. No a tu już jeszcze Zakrzycowy, jakieś Józefina, to wszystko. Nie, ta Józefina to nie wiem co to jest. Szczerze mówiąc nie będę tutaj zmyślał. No a teraz pójdziemy na ulicę Jagiellońską, która została parę lat temu przebudowana. Jest w tej chwili jednokierunkowa. No i ładnie to wygląda, bo te kamienice zostały już odnowione. Już chyba prawie wszystkie. Przyjrzymy tym kamienicom, no akurat z lewej strony. Nie? No kuchnia turecka tutaj też, lombard. No. Następna knajpa, tym razem tajska, coś co się nazywa kabuki. Podejrzewam, że to jakieś japońskie chyba, albo coś w tym stylu. Na pewno orientalna kuchnia, także można tutaj rzeczywiście znaleźć coś dla siebie. A tu powstaje falla. Niestety nie mam bliższych informacji. No, jakiego kraju to jest flaga? No, oczywiście. No, Szwecji. Zbliżamy się teraz do ulicy Alei Wojska Polskiego.
Aleja Wolsko-Polskiego, jedna z najdłuższych ulic w Szczecinie. Ponad 7 km. Nie wiem, czy nie jest najdłuższą. W każdym razie, jeżeli chodzi o ulice, które są w centrum, prawda, to na pewno jest najdłuższa. Przebiegają przez centrum Szczecina. Abym miał dla Was niespodziankę zaraz, jak już dojdziemy do Wojska Polskiego. Bardzo często zmieniają sklepy. Pamiętam, już chyba tych zmian było naprawdę sporo. W tej chwili to się to ustabilizowało, przynajmniej od placu Zamenhofa, te knajpy. To się takie centrum zrobiło trochę. O, jesteśmy już na Alei Wojska Polskiego. Renowacja Alei Wojska Polskiego dobiega końca chyba. Czy dobiegła, czy dobiega? No, a za... Zobaczmy, nie widać tego aż tak. Będziemy mieli może okazję przejechać rowerem albo motocyklem tutaj. Będziecie więcej widzieć. No, chyba doszło. Ja nie wiem, która się zakończyła. Przejdziemy na drugą stronę i teraz to jest widok w kierunku placu Szarych Szeregów, o którym chyba jeszcze zdążę parę ciekawych słów powiedzieć. No ale teraz czeka nas niespodzianka. A niespodzianka się nazywa pasztecik. Pasztecik. Typowo szczeciński produkt. Nie widziałem takich pasztecików nigdzie. Ani no w Polsce, to no, o zagranicy to w ogóle nie mówmy o tym. Ale w Polsce chyba też nie ma takich pasztecików. Spróbujemy teraz jakoś nakręcić. No, będzie trudno. O. Dobry. 5,50. Kurczę, myślałem, że po 5 są. Podrożały ostatnio? Tu jest 5. Zaraz jeszcze 50 groszy. Wyjmę. O, to złotóweczkę dam. O, w ten sposób. O, dzięki. Już moją jedną rękę mam zajętą. Dzisiaj skromnie. Jednego, proszę. I w papierku czy na tackę? A w papierku, pani. I mięsko? A mamy jeszcze... Z pieczarką mamy? Z pieczarką i z kapustą. A niech pani da z kapustą. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia. Dobry pasztecik. Przepraszam, że nie mogę mówić, no ale chyba rozumiecie, że muszę zjeść tego pasztecika. A w międzyczasie...
Teraz nauka kultury miejskiej, czyli papierek, wyrzucamy do śmietnika, a nie na ulicę, nie na chodnik. O. No, kamienice są do samego placu, no ale tutaj mamy plombę, prawda? Która ewidentnie pochodzi chyba z lat 50. Tak mi się wydaje. No i zbliżamy się w towarzystwie tej eklektycznej architektury. Ja nie jestem architektem, także mogę coś głupiego powiedzieć. To się na mnie nie denerwujcie. Ale przeczytałem, że w Szczecinie te kamienice zostały wybudowane w stylu eklektycznym. Tam w oddali widać taki dosyć wysoki budynek. To był kiedyś budynek należący do TVP, czyli Telewizji Polskiej. W tej chwili widać baner z napisem sprzedaż mieszkań. No czyli, przepraszam. Ktoś będzie miał dobry widok na Szczecin, jak sobie kupi na przykład na tym 15 pięterku apartamencik. No, o, plac Szarych Szeregów, tak? Bardzo ciekawy plac. To jest miejsce, gdzie można zawsze kwiatki kupić. Handlarze kwiatów, oni naprawdę mają zawsze otwarte. Jako, że jest zima, to te kwiaty nie są wystawione na zewnątrz, ale oczywiście można wejść do środka. Często tu też kupuję kwiaty, jak nie ma w pobliżu jakiejś kwiaciarni, bo tu zawsze jest otwarte. Oni po prostu handlują cały czas. Plac Szarych Szeregów nie zawsze nazywał się Placem Szarych Szeregów. Najpierw się nazywał Arndtplatz, czy Arndtplatz, tak? Czyli Plac Arnta. Bo oczywiście za czasów naszych, czasów niemieckich. Po II wojnie światowej nazwano ten plac Placem Sprzymierzonych. O. Sporo linii tramwajowych tutaj przychodzi. Rozjazdy są w trzy strony. O, i tu słoneczko nam poświeciło. Przejdziemy sobie dalej. Czyli co, plac Sprzymierzonych to było w 45. A później stwierdzono, że też sprzymierzeni to coś tak, co nie wiadomo z kim sprzymierzeni, a może z wrogiem klasowym. No to zmieniono
nazwy placu na plac Rokossowskiego. Podejrzewam, że większość z Was słyszała o takim generale Rokossowskim. To było w czasach stalinowskich. To był generał po prostu stalinowskiego wojska, który miał pieczę nad polskimi siłami zbrojnymi. Ale ponoć nie był on postacią zupełnie negatywną, taką stuprocentowym komuchem. Etnicznie był Polakiem, z matki i z ojca Polki. Z matki Polki i ojca Polaka, tak? Tak powinienem powiedzieć. Także miał pewnego rodzaju, nie wiem, może szacunek do narodu polskiego. Słońce mimo... Aha, zapomniałem powiedzieć, która jest godzina. W tej chwili jest godzina 12:30. Także słońce naprawdę jest stosunkowo bardzo nisko, bo jest styczeń. Ale dni są coraz dłuższe. Dzisiejszy dzień jest chyba 10 minut dłuższy od najkrótszego dnia roku. Tam dalej ciągnie się Wojska Polskiego. Ktoś chce się nawrócić na, jak to powiedzieć, świadkowość i jehowość, to może tutaj, że tak powiem, to dokonać. No, obchodzimy już prawie cały. Ojej, no nie powiedziałem przecież o tych wszystkich nazwach, no bo skończyłem na Rokossowskim, tak? A po Rokossowskim ten plac, zaraz ten pomnik pokażemy. Ten plac nazywał się Placem Lenina i on się długo nazywał Placem Lenina przez całą, prawie całą historię socjalistycznego Szczecina. To był Plac Lenina. No ale jak Lenin przestał być modny, chociaż niektórzy mówią, że Lenin wiecznie żywy, jak Lenin przestał być modny, no to zmieniono plac, nazwę na Plac Sprzymierzonych. Znowu. Czyli drugi raz już był sprzymierzony. No ale znowu ci sprzymierzeni, to taka jest nazwa niezbyt fartowna. Nie wiadomo z kim sprzymierzeni, po co sprzymierzeni, na co sprzymierzeni, tak. No i zmieniono na Szarych Szeregów, no i to już do tej pory ta nazwa funkcjonuje. Ciekawy jestem, jaka będzie następna. Bo wszystko zależy od tego, kto pisze historię, prawda? Ktoś napisze historię, nie będą mu się Szare Szeregi podobały, no to za to zmieni oczywiście, prawda? No, ale mamy tutaj jeszcze ciekawostkę na placu. Józef Piłsudski, 1867-1935. Naczelnik państwa. Postać dość kontrowersyjna, szczerze mówiąc. Czytałem o nim książkę, w której nie był przedstawiony jako zbawca narodu. Także człowiek ten być może miał jakieś nawet duże zasługi dla polskiej niepodległości. To jednak miał też sporo za uszami. Podobno oglądaliście kiedyś taki serial Kariera Nikodema Dyzmy. No, on był właśnie krytyką Piłsudczyków. Wszyscy ludzie, którzy tam, politycy, którzy występowali w tamtym filmie, czy w książce Tadeusza Dołędzi-Mostowicza, były właśnie wzorowani na konkretnych postaciach piłsudczykowskich. I za to zresztą krytykę Piłsudczyków pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz został pobity w taki sposób, że już nigdy do końca życia nie odzyskał w 100% zdrowia. Także Piłsudczycy potrafili zlać faceta. No i to chyba tutaj powoli się będziemy żegnać. Obejdziemy jeszcze ten placyk
szarych szeregów do końca. Już się ślisko trzeba robić. Muszę uważać, żeby się z tą kamerą nie przewrócić, prawda? No tak, teraz to już nie wiadomo co. Czy do przodu, czy do tyłu, czy do lewo. No i tutaj przy stanowiskach kwiatowych się. A tylko jedno stoisko jest otwarte. Ciekawe. Rzeczywiście ta zima jednak chyba nie jest sprzyjająca do handlu kwiatami. Ale można. Zobaczmy sobie na kwiatki. Wszyscy lubią ładne kwiatki. Ceny są przystępne. Dosyć. Nigdy nie było bardzo drogo. Okej. Dzięki za dzisiejszą wizytę w Szczecinie i bye bye. Do następnego razu.